próbuję i próbuję swoją galę. Co ty opowiadasz? Patrz, pokażę ci to na rękę, włączę nie wygląda. Jesteś hipokrytą. Jesteś hipokrytą. Próbujesz popatrz, na górę popatrz. Ilu bandytów występiło w tym programie? Słuchaj, pospolity przestępca. A dlaczego zapraszasz do programu Tezę, który wykorzystał Słowika do swojego teledysku i prowadzisz z nim rozmowę? Dlaczego z nim prowadziłeś rozmowę? Panie Stanowski, ale to pan pokazuje różnicę poziomu wizji. Czemu to nie zniknęło? Zobacz, tu jest. Czemu nie zniknęło? Jeszcze raz, bo nie rozumiesz. Szef mafii Kruszkowski? Tak? Dlaczego tak. Borys nie wódki tutaj, ze Słowikiem? Może wam drabinę przyniesiemy? Pospolity przestępca, ale zamienimy stronami. No, bonusem BGC. Czyli kryminalistów, przestępców można, Słowika nie można. No, tak? Słowika nie można. A kryminalistów, których ty promujesz, można? Słowika nie można. Słowik jest największą literaturą polskiej zbrodniczej, zbrodniczej Polski, jaka była w latach 90. Ale jest człowiekiem, który niszczył ludzi, jest człowiekiem, który dopuszczał się kierowania grupą, która była pod strachem Polski, a ty przy swojej upadłości sportowo-finansowej uznałeś, że on ci wypromuje galę. Nie wypromuje ci gali, zrobił ci kupę wstydu i z tym wstydem będziesz musiał żyć do końca życia. A powiedz mi, jak ty sobie poradzisz z tą hipokryzją, ja kiedy wszyscy poradzę. Pytają cię, natomiast, że nie, u ciebie w programie... Pytasz, tylko ty pytasz. Nie, to, ale ty tego nie odpowiadasz na to pytanie. Ale ja kanał sportowy promuje bandytów i ty nie masz z tym problemu. Nie masz tu problemu. Tak. Tylko masz problem dlatego. Tylko masz problem dlatego, bo robi to konkurencja. I tym się zajmie Łoki. Wie dlaczego? Bo twój Łoki. Ponieważ twój partner biznesowy Mateusz Borek. Ale tworzy ten projekt z rządy i robią sprzedaż pay-per-view. Teraz twoi bandyci, którzy są w tej gruncie i których wy promujecie, są cacy, a Słowik jest B.